Końcy na każdą platformę, automatyczna dostawa, wiele metod płatności, a także 3% tani z kodem. Dominosek to wszystko na eoa.com. Serdecznie polecam. Moi drodzy, nawet nie zdążyłem się z wami przywitać, a to już taka promocja na Jacka Grillisza. E, dzisiaj nowa metoda, dzisiaj metoda, którą tak naprawdę zacząłem testować wczoraj, ale już po jednym dniu wiem, że to jest coś, co muszę wam po prostu pokazać. Sami zobaczcie, wszedłem sobie tylko na rynek po prostu zobaczyć, czy to działa tak samo fajnie jak wczoraj. Grillisz za 2200 wysnajpiony. E, Ile kosztuje Jack Grillage najtaniej na rynku transferowym? Sami zobaczmy. 2,600, o 2,300? No i mamy kolejnego Grillisza. Dosyć ładnie to idzie, bo podkreślę, że warto to robić przede wszystkim na nagrodach. Na nagrodach, ile Jack Grillage kosztuje? 2,700 przed chwilą kosztował. Czyli prawdopodobnie na lewym skrzydłowym wystawiamy go sobie za 2,600, prawda? 2,200. No, tym razem się już nie udało, no nie może się za każdym razem udawać natomiast naprawdę te karty lecą co chwilę, bo są nagrody i ludzie po prostu paczek dużo otwierają za 2600 go wystawiamy natomiast ten pierwszy snipe, który był za 2200 na tym też w sumie polega ta metoda, po prostu na alternatywnych pozycjach sobie będziemy działać kosztuje sami zobaczmy 2700, no na pewno nie 3000 o, za 3000, no dobra, 2900 powinien sobie ten zawodnik zejść. Czyli po prostu są to karty droższe ze zmienioną pozycją, co jest dosyć normalne. W przypadku niektórych kart ta alternatywna pozycja nawet różni się od tej podstawowej, dajmy na to, od 1000 końców, więc naprawdę można sobie na tym działać. Wystawiam za 2, 900 tego kolegę za 2600. No tutaj może nie zarobiliśmy jakichś miliardów. Natomiast w przypadku tamtej karty naprawdę bardzo fajnie to poszło. Przypomnę, że Jack Grillish posiada również trzecią pozycję alternatywną jaką jest środkowy. Pomocnik ofensywny, teraz sobie oczywiście spróbujemy, sobie właśnie zrobić to na SPO. Bo przypuszczam, że prawdopodobnie tam Jack Grealish jest jeszcze droższym zawodnikiem. Sami zobaczmy, ile on może kosztować: 3300. No, może troszkę przesadziłem. 3300 kosztuje sobie tutaj, ale jest naprawdę dużo kart Jacka Grealisha. Zmieńmy sobie zatem na 300. 300 to jest taka jego cena. Więc ja bym próbował go po prostu snajpić do nie wiem, 2700. Dajmy na to: no i tak sobie po prostu to robić. Ale jak jest najlepiej snajpić, gdybyście się Um, no to, no to tutaj oczywiście ustawiamy sobie tak naprawdę najniższą możliwą cenę, y, czyli to 2,700 tam najlepiej było, albo 2,600. Dajmy sobie 2,600 może. Y, no i po prostu, moi drodzy, odświeżamy sobie. Odświeżamy sobie Jacka Grillisza. no ale jak jest taka okazja no to oczywiście bierzemy, natomiast nie zdążyłem tego zrobić Odświeżamy sobie to oczywiście klikając, oj za 2000, klikając X na padzie, bądź też kwadrat na PlayStation No i tak po prostu sobie działamy, no tutaj co chwilę ten Grealish po prostu sypie, no 2,5 to troszkę za dużo, nie będziemy sobie go kupować za tyle 2,5 no pojaw się tutaj chociaż raz jeszcze i później polecimy sobie z reklamą serwera. Swoją drogą dziękuję za taką aktywność pod filmami, bo naprawdę serwer rozwija się znakomicie. No a też ostatnio było tam wiele inwestycji, które po prostu ludziom powchodziły, więc myślę, że też taka opinia publiczna jest zadowolona po prostu z rezultatów. No niestety teraz nie ma żadnego za 2600 albo mniej. Natomiast, oczywiście, snajpić można również taką metodą. Ale jeżeli jest coś takiego, to oczywiście ustawiamy sobie to 2700. No i tutaj możemy analogicznie robić to również, odświeżając sobie X-em. Serwer na Discordzie Coins Kingdom oferuje porady dotyczące handlu oraz inwestycji, które są analizowane przez ludzi z wieloletnim doświadczeniem na rynku. Poprzez regularność oraz wspaniałą atmosferę na serwerze będziecie w stanie notować regularne zyski FIFA 23. Serwer posiada również własną stronę internetową Coinskingdom.pl. Polecam regularnie śledzić serwer oraz mój kanał, ponieważ będą organizowane konkursy dla widzów, w których będzie można otrzymać dostęp do serwera VIP zupełnie za darmo. No i teraz tak, na czym nam głównie zależy? Zależy nam na tym, żeby po pierwsze, karta była wysnajpiona z zmienioną tą alternatywną pozycją, bo one po prostu są droższe. Podstawowo Grilisz ma LS. No i zależy nam na fajnym stylu gry, żeby po prostu wysnajpić tego zawodnika z tym fajnym stylem gry. A tutaj paczki za eliminację... Food Champions. W pierwszej paczce Fabiański, więc bez szału, totalnie bez szału. No a tutaj mamy Baku, także... O! 4000 monet tej karty, nawet jeszcze w tym roku w ogóle ani razu nie widziałem. No i polećmy sobie z ostatnią paczką. No i w ostatniej paczce mamy Koke. Yy, mamy Koke, reszta na Quixel myślę. Yy, no i po raz kolejny zaprezentuję Wam to, że yy, po prostu nawet na licytacji jesteśmy w stanie yy, Jacka Grealisha ogarnąć i po prostu sprzedać sobie drożej. Mianowicie udało mi się to zrobić. O. Mamy tutaj tą kartę, jak sami widzicie, jest ona wygrana na licytacji. No i możemy ją wystawić za jakieś 2900 bądź nawet 3000 bym proponował. E, także 500 monet na karcie. E, tak naprawdę zajęło to dwie minuty. Tutaj przykładowo sobie podbiłem zawodnika, który za dwa dni się kończy licytacja. E, no ale myślę, że to nie jest jakiś wielki problem. E, co ja po prostu zrobiłem, ustawiłem sobie styl gry na myśliwy, myślę, że to odpowiedni styl gry dla e, grillisza. Natomiast moglibyśmy w sumie znaleźć jakiegoś bardziej grywalnego zawodnika, fajnie, gdyby był to zawodnik z Premier League. No i jemu po prostu umieścić styl gry. Em, Tutaj na rynku transferowym i z tym stylem gry, również go licytować i oczywiście sprzedawać drożej, bo czasem ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, że jak podbiją sobie ze stylem gry, to ta karta oczywiście jest dużo, dużo em, droższa. Już tutaj znajdę jakiś przykładowy, fajny przykład. E, przykładowy przykład, tak jest, wspaniale to ująłem. E, myślę, że jakiś zawodnik taki dosyć szybki, dosyć grywalny do takich starterowych składów e, dla niektórych ludzi powinien być w porządku. Tutaj jakaś karta, może tak w granicach, też 2000 końców e, Riz może niekoniecznie. Luis Diaz, ok spróbujmy sprawdźmy. Luis Diaz jest to karta jak najbardziej grywalna wielu zawodników, wielu zawodników po prostu nie dorównuje mu w Premier League statystykami, fajne tempo, fajne strzały. Luis Diaz Wiele osób też go używało, może teraz już troszkę mniej, ale z tego co widzę, nadal 4000 kosztuje. 4600 powinien ten zawodnik być. No a zobaczmy, ile jest ze stylem gry myśliwy, który tutaj pewnie jest często dosyć używany w przypadku Luisa Diaza. 5000? Tak, jest 5000. Zobaczmy, czy za 500 jest troszkę więcej ofert. Nie. Ale zobaczmy na przykład, czy za 5300 jest troszkę więcej ofert. Również nie. Zobaczmy, czy za 5,5 jest troszkę więcej ofert. Tak jest, jest troszkę więcej ofert. No i ja bym go licytował do takich 4,5 tysiąca. Podbijał, jak sami widzicie, tych licytacji tutaj całkiem sporo. Także jak najbardziej można coś takiego robić. 700 monet na karcie wtedy zarabiamy. No i to jest fajne, właśnie to zarabianie na styla gry, gry w przypadku zawodników, którzy po prostu są dosyć grywalni. To na pewno lepiej funkcjonuje, bo po prostu my chcemy tych zawodników kupić, prawda? Fajnie chcemy Kupić do składu ze stylem gry, który już jest zmieniony żeby po prostu od razu go mieć i nimi sobie macze rozgrywać, a zawodnikami grywalnymi, oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, gramy, a nie grywalnymi, oczywiście, nie gramy. Także po prostu ci grywalni powinni być lepsi do zarabiania na, na stylach gry. Także no, po prostu polecałbym wam, po prostu działać sobie na tych grywalnych zawodnikach, tak jak w przypadku Luisa Diaz'a. No ale taki grillicz również powinien sobie spokojnie zejść. Także moi drodzy, to by było na tyle. Trzymajcie się, no i cześć. No i moi drodzy, na sam koniec filmu dorzucam wam nagrody za Food Champions, Food Champions, który grałem na totalnej szybkości, totalny speedrun, bo do domu wróciłem dopiero o 18 .00 i jest 21.00, gdy to nagrywam, więc w 3 godziny tak naprawdę dobiłem sobie do rangi piątej. Grało się dosyć przyjemnie, ale po prostu mecze, które już tam poniekąd przegrywałem, to po prostu wychodziłem. No nie powiem, że też z niektórych kurczę punkty dostawałem za darmo, bo ludzie wychodzili. No też jest taka prawda, teraz dużo osób wychodzi, zwłaszcza w niedzielę, w tych ostatnich godzinach, dużo osób swoje przed przedwcześnie opuszcza, bo chcę już po prostu to Foot Champions skończyć. Więc na totalnej szybkości otwórzmy również player piki, e, czy coś ciekawego gra dla mnie dzisiaj ma. No, w pierwszym player piku na pewno nie polećmy sobie teraz z trzecim player pickiem, no a w nim ujrzymy. To niego krosa, ok, 89. E, ale pytanie, bo tutaj mamy tego zawodnika Lil, który totalnie dobrze wygląda. E, no ale chyba mimo wszystko Tony Cross, mimo wszystko Tony Cross, bo jednak 80 do Wyrola to na pewno się przyda. No i ostatni player pick tutaj chyba nie będzie już nic lepszego. Barella również bardzo dobry traf. Kurczę, te player picki jednak opłacało się te 3 godzinki poświęcić, pograć to foot Champions, bo mamy naprawdę przyzwoite trafy z player picków. Bardzo fajnie. Generalnie ta drużyna tygodnia bardzo fajną wyrolę miała, więc też nie dziwne, że się udało cokolwiek trafić. Polećmy tak jak zwykle kolejność tych paczek. Kurczę, co tydzień te same nagrody, tak naprawdę. No, tutaj prawdopodobnie nic nie ma. Przewijam to. Mamy tutaj Millera, a kurczę, był walkout, Nawet się nie skapnąłem. No ale dobra, Miller, fajny traf, dosyć przyzwoity traf. Jak na tą paczkę chyba najlepszy z tych wszystkich paczek za Foot Champions w tym roku. Teraz paczka z informami, z których totalnie nic mi nie leci. Wam pewnie też. Natomiast może wreszcie trafimy jak jakąś kartę, mamy bramkarza Hiszpania, no i to oczywiście będzie ten David Soria, czyli ponownie bez szału, no ale tutaj bardzo ciężko jest trafić coś fajnego, no i oczywiście 30 tysięcy, kolejne minimum z tej paczki dostaniemy, no i na sam koniec filmu dzisiaj paczka za 125 tysięcy, może wreszcie coś fajnego wymiennego trafimy, no i zobaczmy, mamy tutaj Portugalię SO, no i jest to walkout, jest to Ruben Diasz Ruben Diasz zawodnik Manchesteru City kolejny, kolejny walkout, dzisiaj Mamy również Sancho, oczywiście to wszystko do klubu. Na jakieś fajne SBC na pewno się przydadzą. No tutaj te karty sobie squeekseluję, tak myślę, że będzie najlepiej. No i ile mamy na koncie aktualnie? Mamy na koncie aktualnie około 100 tysięcy po sprzedaży tych wszystkich informów. Jeszcze mam tamte informy zaległe z tamtego tygodnia, no i ja sobie za te pieniądze po prostu wejdę w jakieś overrole. Myślę, że to będzie po prostu najlepsza opcja tutaj aktualnie do zrobienia. wejść sobie w te overrole z racji, że mamy niedzielę, to pewnie ceny są dosyć niskie. A Wam za oglądanie dziękuję, trzymajcie się, no i cześć.